Cześć, witam Was w kolejnym materiale. KS Wieczysta Kraków, czyli klub, o którym zrobiło się głośno dopiero w czerwcu 2020 roku, kiedy to w zespół postanowił zainwestować Wojciech Kwiecień. Mimo iż Wieczysta jeszcze do niedawna grała tylko na poziomie okręgowym, to jednak nie brakuje w jej kadrze naprawdę utytułowanych piłkarzy. Czy zespół z Krakowa można nazwać polskim Paris Saint-Germain? O tym podyskutujemy w dzisiejszym materiale. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału koniecznie z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych odcinków, które będę tutaj publikował. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Jeszcze we wstępie mam dla Was naprawdę super informacje. Wracamy z konkursem, tym razem na taką oto piłkę. Co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał Superbet, zostawić polubienie pod tym materiałem oraz napisać komentarz. Wyniki konkursu pojawią się za kilka materiałów. Śledźcie i bądźcie aktywni, oto osoba, która najczęściej będzie śledzić zarówno mój kanał, jak i kanał Superbeta, wygra właśnie tą nagrodę. Nagranie dzisiejszego materiału umożliwił Superbet. Jestem tutaj przy okazji nowego punktu o nazwie Superbet Premium Store. Co ciekawe, punkt znajduje się w samym centrum Warszawy i możecie tutaj nie tylko obstawić mecze, ale także zagrać FIFA czy wypić po prostu kawę. Naprawdę, jeżeli typujecie mecze, to serdecznie Wam polecam, abyście tutaj wpadli. Początki zorganizowanej działalności sportowej na Wieczystej, będącej wcześniej przysiłkiem podkrakowskiej wsi Rakowice, datuje się na rok 1936. Wtedy to mieszkańcy związali drużynę Wieczyszczankę. Drużyna nie została zrzeszona w ramach lokalnych struktur i rozgrywała jedynie spotkania towarzyskie. Ze względu na brak materialnego oraz finansowego zaplecza, Wieczyszczanka zakończyła działalność po około roku istnienia. Kolejną próbę stworzenia struktury na terenie Wieczystej była podjęta w latach 1938-1939, reaktywacji drużyny piłkarskiej pod nazwą Ostoja. Podobnie jak i Wieczyszczanka, tak i Ostoja pozostawała drużyną niezarejestrowaną Związku Piłki Nożnej. Funkcjonowanie klubu zakończył wybuch II wojny światowej. W czasach okupacji niemieckiej zakazane było pod groźbą surowych represji organizowanie spotkań piłkarskich. Z uwagi na fakt, że rakowickie łąki znajdowały się na uboczu Krakowa, rozgrywano tam potajemnie liczne zawody piłkarskie, a lokalna społeczność z inicjatywy Edwarda Ignaszewskiego w tak trudnych dla siebie czasach postanowiła związać klub sportowy. Zarówno w latach 50. jak i w pierwszej połowie lat 60. zespół nieustannie balansował pomiędzy rozgrywkami klasy B oraz klasy A na szczeblu okręgowym. Pewną odmianę przyniósł rok 1966, kiedy to w wyniku reorganizacji rozgrywek utworzona została trzecia liga ogólnopolska z podziałem na regiony. W wyniku tych organizacyjnych roszad Wieczysta została włączona w skład ligi okręgowej. Występy na tak wysokim szczeblu nie trwały jednak długo. W 1968 roku drużyna spadła do klasy A, a rok później zaliczyła spadek o kolejną klasę niżej. Kolejne lata ubiegłego stulecia przynoszą sportową stabilizację na poziomie wyższym okręgowym. Początek nowego stulecia to dla klubu występy na szczeblu wojewódzkim na czwartym poziomie rozgrywkowym. Przygoda z czwartą ligą nie trwała jednak długo, ponieważ już w 2003 roku drużyna, zajmując ostatnie miejsce, została relegowana do ligi okręgowej. Przez ponad dekadę sytuacja ta utrzymywała się, a Wieczysta regularnie zajmowała pozycję w środkowej części tabeli. W sezonie 2014-2015 KS Wieczysta zajęła przedostatnie miejsce w lidze okręgowej, spadając tym samym do A-klasy. Pobyt na tak niskim szczeblu nie trwał jednak długo. Już w drugim sezonie udało się wywalczyć awans do klasy okręgowej. Głośno o Wieczystej zrobiło się w czerwcu 2020 roku, kiedy spory kapitał w klub zdecydował się zainwestować biznesmen Wojciech Kwiecień. Chciałem zapytać, co według Ciebie przyczyniło się do tego, że Wieczysta odniosła tak ogromny sukces medialny? Moje przyjście. To jest główny taki, ogólnie transfery Wieczystej są takie nieprawdopodobne. Zaczęło się od tego, że po prostu postanowiłem po perturbacjach w Lechii Gdańsk zmienić już otoczenie i wyjechać z Gdańska. Wśród wielu propozycji pierwszoligowych, też ekstraklasy, wybrałem oby ligę okręgową Wieczystej. Znam się bardzo długo z prezesem Wieczystej, jest to sympatyk Wisły Kraków, tam się poznaliśmy. I pomyślałem sobie, że to będzie dobry kierunek, tak jak już ustatkowanie się, ale tak nie do końca, bo jednak tam cały czas profesjonalnie trenujemy, profesjonalnie się angażuję i dzięki mnie, w zasadzie byłem pierwszą taką osobą z ekstraklasy, która przyszła. Teraz jest łatwiej kogoś nam ściągnąć
typu Radek Majewski, czy Burliga, który teraz przyszedł, czy Patryk Misak. No, podejrzewam, że rok temu jeszcze nie chciałby przyjść. Chciałem jeszcze zapytać, bo miałeś podobną ofertę od Termaliki Bruk Bedniciecza, zanim dołączyłeś do Wieczystej Kraków. No i podobno kontrakt był nawet większy od tego, który masz w Wieczystej. I dlaczego wybrałeś wtedy Wieczystą, a nie Termalikę? No, prawda, bo spotkałem się z trenerem, znaczy dla mnie z kolegą Mariuszem Lewandowskim w Tarnowie i uzgodniliśmy już w zasadzie warunki, miałem dogadane, natomiast z Tarnowa do Gdańska jechałem przez Kraków i spotkałem się z prezesem Wieczystej i dogadaliśmy się z prezesem Wieczystej, ale już nie chodzi o same pieniądze, o zarobki i tak dalej, chodzi o to, że ja byłem coś dłużny prezesowi za ten okres, gdzie byłem wypożyczony do Wisły Kraków, to prezes Wieczystej ręczył za mnie i w zasadzie gdyby Wisła miała problemy finansowe, to on by mnie finansował, także miałem do niego dług wdzięczności i musiałem go teraz, chciałem mu to oddać. Nie ma co ukrywać, że głównym czynnikiem, który wpłynął na tak ogromny sukces medialny, są głośne transfery, co nie ma miejsca na co dzień w ligach okręgowych. Co ciekawe, łączono nawet samego Lukasa Podolskiego z Wieczystą Kraków jeszcze przed transferem do Górnika Zabrze. Końcowo jednak nic z tego nie wynikło, a sam Lukas przyznał, że Górnik będzie jego ostatnim klubem. Pytanie tylko, czy mówi tutaj o stricte profesjonalnej drużynie, bo jeśli tak, to w późniejszych latach taki transfer byłby możliwy. A z pewnością nazwisko Podolskiego pozwoliłoby Wieczystej wejść na jeszcze wyższy poziom rozpoznawalności. W ostatnim czasie ogłoszono również, że nowym trenerem Wieczystej Kraków zostanie Franciszek Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski. Kolejne pytanie, jak zapatrujesz się na współpracę z nowym trenerem Franciszkiem Smudą? No dobrze, jest po raz kolejny się spotykamy. W waszym życiu już się znamy długo, były lepsze momenty, gorsze, sukcesy, dramaturgia czasami też kłótnia, natomiast teraz zaczynamy od zera, idziemy w tym samym kierunku. No i trener i ja chcę dobrze dla Wieczystej, więc pozostało nam się tylko dogadać, tak zrobiliśmy. Idziemy do przodu. Drugim czynnikiem sporej popularności są tutaj ogromne wygrane po 13-0 z rywalami. No ale nie ma się tutaj czemu dziwić, skoro w kadrze zespołu znajdują się zawodnicy, którzy do niedawna grali albo w ekstraklasie, albo na poziomie pierwszej bądź drugiej ligi. Od nowego sezonu będziecie grać na poziomie czwartej ligi i chciałem zapytać, jak podchodzicie do tego typu spotkań, w szczególności do tych, które były w poprzednim już sezonie, bo wygrywaliście je naprawdę wysoko. Jestem ciekawy, czy analizowaliście jakoś przeciwników, czy wychodziliście może pewni swojej wygranej, czy może jednak bardziej skupialiście się na sobie, na własnej drużynie. Po prostu wiedzieliśmy, że mamy tak mocną drużynę, że mecz jest do pierwszej bramki, a ta bramka pierwsza padała nie nas w piątej, w dziesiątej, czy maksymalnie w 20 minucie, a zdarzyło się, że w 30 już jest 5-0, już było po meczu, więc rzadko kiedy analizowaliśmy drużynie przeciwne. Zdarzyło się to raz w Pucharze Polski, gdzie analizowaliśmy trzecioligowe Podhale Nowy Targ, trochę ich charakterystykę, trochę ich piłkarzy i tak dalej. Ten mecz również wygraliśmy 3-1, dzięki temu teraz jesteśmy w centralnym Pucharze Polski, gdzie możemy trafić na brzegowy z ekstraklasy. No ale teraz chyba też się to nie zmieni na razie. Nie planujemy podejrzewać i podglądać, jak ktoś w czwartej lidze trenuje czy gra, bo liczymy na własne umiejętności. Chciałem jeszcze zapytać odnośnie tego tematu drużyny, na jakim poziomie ligowym zaczęły wam sprawiać taki rzeczywisty problem po prostu na murawie? Na poziomie której ligi? Pewnie gdzieś w trzeciej jakieś znajdą się drużyny, gdzie będzie nam ciężko. Pojedziemy na wyjazd, trafi się remis, być może przegramy nawet, natomiast plan jest taki, że teraz awans z czwartej do trzeciej i za rok z trzeciej do drugiej. No i wtedy trochę trzeba wyhamować, bo Liga Centralna, no to wiadomo, to już się wiąże. Już trochę trzeba inną drużynę zbudować, trochę lepszych piłkarzy jeszcze mieć. Już trzeba się liczyć, że nie wszystkie mecze się wygrywa. No ale te dwa lata teraz, które ja podpisałem kontrakt i chcę go wypełnić, dajemy sobie rok po roku awans. To tylko pokazuje, jaką Wieczysta Kraków ma silną kadrę. Wydaje się, że kolejne awanse to będzie tylko kwestia czasu. W mojej opinii większe problemy klubu z wynikami zaczną się dopiero na poziomie trzeciej i drugiej ligi. Aczkolwiek wraz z wyższym levelem rozgrywek prezes przeprowadzi kolejne transfery, które z pewnością pomogą w uzyskiwaniu lepszych rezultatów. Mam tutaj jeszcze takie pytanie przygotowane. Co dalej z tym kontraktem, bo masz go do 2023 roku, tak? Tak. No i planujesz kontynuować swoją karierę w Wieczystej, bo też widziałem, że opowiadałeś w wywiadach,
Czy gra w wieczystej po prostu sprawia ci nawet przyjemność, że... Nie nawet, tylko sprawia. No. To jest właśnie momentami mi ostatnio gdzieś tam nie zrobiło przyjemności, no to odżyłem sobie i dobrze się czułem. Wiadomo, wygrywaliśmy gdzieś tam w słabej lidze, ale to też dawało takiego samopoczucia dobrego. Natomiast co po moich latach, no po moim, będę miał 38 lat, więc nie wiem jak będzie. No zobaczymy przede wszystkim zdrowie, jak ja będę fizycznie. Na razie jest dobrze. No, to co trener Smuda wszystko każe robić, to robię, a nie jest łatwo. Natomiast nie wiem, może zostanę w klubie, jak, żeby przy rozwoju klubu dalszym, czy marketingowo, czy scoutingowo, czy nie wiem, w roli jakiegoś dyrektora. No, wszystko czas pokaże przez te 2 lata. Wieczysta Kraków to fenomen na skalę polską i myślę, że można nazwać klub z Krakowa polskim Paris Saint-Germain. Głośne transfery i spory budżet jak na swój kraj to aspekty, którymi można porównać te 2 zespoły. W którym momencie Wieczysta napotka na swojej drodze mur, którego nie będzie w stanie przejść? Ciężko to stwierdzić, a sam czas wszystko pokaże. Trzeba jednak przyznać, że sam projekt klubu jest bardzo dobrze zaplanowany i możemy z nim wiązać spore nadzieje. W komentarzach wyraźcie swoją własną opinię na temat zespołu z Krakowa oraz napiszcie, jak daleko według Was Wieczysta jest w stanie zajść na polskich boiskach. Na koniec chciałbym, abyś dał kilka rad dla takich młodych chłopaków, którzy trenują. Co powinni robić, aby zaistnieć z takim profesjonalnym futbolu? No trening rano i trening po południu. Nie zrażać po porażkach przede wszystkim, ale wierzyć w swoje umiejętności. Nie poddawać się, być otwartym, tak, otwartym na nowe treningi. Wiadomo, trochę szkoły się też przyda, trochę nauki gdzieś tam, ale no nie jest teraz tak, że jak ktoś pójdzie na 1,5 godziny na trening do akademii, to już będzie później wielkim piłkarzem, bo ja może nie chodziłem do jakiejś wielkiej akademii w młodzieńczych latach, natomiast ja po szkole od 14 do 20 grałem w piłkę i wychowałem się na podwórkach, na boiskach, czy na trawniku przed swoim domem rodzinnym. Chciałem jeszcze zapytać, czego według Ciebie brakuje teraz takim nastolatkom? Co mieliście Wy, zawzięcia, a czego nie takim, mają oni? Zawzięcia i takim pójściem właśnie za piłką, oddaniem się do maksa tej piłce. Mi się wydaje, że teraz trochę status ludzi też się w Polsce podniósł, że tak powiem, materialny i tak dalej. Tych dzieci na więcej rzeczy mają dostępne. Co przez to rozumieć, no, że stać rodziców, kupić dziecko to i to. Moim rodzicom nie było mi stać na nowe buty czy na nową piłkę. Ja jedne buty miałem do grania i do chodzenia czasami do szkoły, więc chciałem się z tego wyrwać i wiedziałem, że piłka może być do tego przepustą. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!